Na program zaprasza sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych. Wojtek Machnik razem ze mną. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Maratończyk, biegacz, podróżnik. Spotkaliśmy się jakiś rok temu. Dokładnie na początku projektu, rok temu. Właśnie. Projektu ambitnego, mówiąc delikatnie, bo naprawdę wymagającego bardzo dużego samozaparcia. 249 challenge. Co to takiego, to może przypomnij? Tak, to jest mój projekt, który powstał w zasadzie w maju w zeszłym roku, tak naprawdę go sformalizowałem. 249 to jest liczba krajów plus terytoriów zamorskich, czyli taki świat w wersji poszerzonej. Ja po prostu postanowiłem pobiec maraton w każdym kraju świata. I od zeszłego roku ambitnie ten projekt cały czas realizuję. Ile do tej pory udało Ci się przebiec? 69 maratonów w 69 krajach. No bo to chodzi o to, żeby za każdym razem w inny kraju. No nie, no tak, absolutnie. I postawiłeś sobie jakiś deadline, że w którym roku chcesz ten projekt zamknąć, czy to jest tak bardzo otwarty projekt? Nie, w zasadzie jest możliwość, jadę, biegnę. Tak, bo bardzo dużo maratonów jest jednorazowych, na przykład o których nie wiedziałem jeszcze rok temu, to teraz wiem, że będą. Mam też inne swoje rzeczy, bo też trzeba pracować w międzyczasie, robić dużo innych rzeczy, nie tylko podróżować, więc myślę, że zajmie mi to ładnych parę lat. To jest taki projekt lifestyle'owy na resztę życia. Tak, no właśnie, masz ze sobą kilka czy kilkanaście, bo po każdym takim biegu, maratonie dostajesz medal, tak, żeby nie było. Jest, i to jest, jest taki mały zestaw. Taki przenośny. To jest tylko taki malutki wycinek, tak, namiastka tego, co ja dostałem, no bo wiesz, każdy bieg jest oficjalny. Czyli za każdym razem, jak zmieścisz się w limicie czasowym, no to dostajesz medal. Więc ja zrobiłem tych biegów 62, plus jeszcze dwa terytoria zamorskie, plus dwa razy byłem na podium, no 65 medali przywiozłem każdy z innego kraju. I to wszystko w ciągu roku. Skąd bierzesz na to siłę i energię? Ja wiem, że to wymaga, bo tak jak mówisz, no, życie toczy się normalnie, trzeba funkcjonować, pracować i tak dalej, a w międzyczasie poświęcać zapewne bardzo dużo czasu pomijając samą podróż do miejsca, gdzie biegniesz, ale też na treningi, na przygotowania, na pilnowanie diety, na to wszystko. No właśnie, pewne rzeczy w ogóle poległy, bo ja to czułem po 4 dodatkowych kilogramach, jeżeli chodzi o dietę, bo miałem na przykład dni transferowe między krajami, czasami przemieszczałem się co dzień, co 2 dni, czasami co 3-4 dni, były bardzo różne transfery, więc śniadanie, obiad, kolację jesz w samolocie albo na lotnisku, więc zupełnie jakby straciłem kontrolę nad tym, co jem, ile tych kalorii pobieram i mimo no, wydatku energetycznego za każdym razem, no to jednak nie jesteś w stanie ani regularnie trenować, ani tej diety trzymać. Jednak ten cel, żeby dotrzeć do tych miejsc, utrzymać tą logistykę, chyba 115 lotów w ciągu roku, nie? Więc 280 tysięcy kilometrów to jest cały dystans, który ja pokonałem w przeciągu właśnie roku, nie? 7 razy dookoła kuli ziemskiej, więc to wszystko jednak, wiesz, zmiana stref czasowych, ten organizm to mocno odczuł, ale bezkontuzyjnie. To jestem sam właśnie w szoku, że tak dobrze się przygotowałem, że no nic mi się w zasadzie nie wydarzyło. Na pewno w każdym albo w większości z tych krajów rozmawiałeś z innymi ludźmi, którzy tam biegli i tak dalej, i opowiadałeś im, jakiego zadania się podjął. Jak oni na to wszystko reagują? Wiesz co, wspólnota biegowa, bo ja biegam z wieloma takimi właśnie maratończykami, globetrotterami ze świata. My się bardzo często spotykamy na maratonach, więc wszyscy trzymali kciuki, jak się dowiedzieli o tym projekcie, bo jest dużo osób, które ambitnie podchodzą do podróżowania. I wszyscy, wiesz, wszyscy byli zadowoleni, natomiast no w Polsce tak naprawdę niektórzy no, tak średnio to ocenili, bo chyba nie zrozumieli, o co dokładnie chodziło w tym projekcie. Nie? No właśnie, bo jeszcze przed wyjściem na antenę rozmawialiśmy o tym w kontekście moich poprzednich rozmów o tym hejcie, że tak naprawdę nie ma nikogo, kogo hejt by ominął w dzisiejszych czasach i że poniekąd nawet ciebie dotknął i z takim wyzwaniem wydawać by się mogło ambitnym, fajnym, pozytywnym. Też jakieś niefajne komentarze się potrafią pojawić. Wiesz, bo to wynika z tego, że ja myślę, że ktoś nie rozumie może całego challenge'u, bo wiesz, Polacy są tacy, że się fokusują bardzo na wiesz, czas, na wyniki i zaczęły być komentarze, a po ile te maratony, a co tak wolno biegasz, a byłbym pobiegł szybciej i tak dalej. I okej, jeżeli ktoś chce, proponuje, pobiec, spróbować i wtedy jest dla mnie równorzędnym partnerem do rozmowy, bo wie, o czym mówi, bo wiesz, no, tak naprawdę ja nie rozumiem tylko tej energii, którą ludzie poświęcają pisząc bezsensowne komentarze, bo tam było, albo ma kasę, miałbym kasę, też bym zrobił. No dobra, no mam mózg, używam go do, wiesz, do zarabiania pieniędzy, a pieniądze są celem do realizacji marzeń. Ludzie siedzą i piszą te komentarze, no
i smutno ale się z bynajmniej, Polski, no? No niestety, ale bynajmniej absolutnie rozumiem, nie zniechęca cię to i wręcz przeciwnie, motywuje, bo właśnie ten argument, którego użyjesz, użyłeś, no, jeżeli tak łatwo to komentujesz, to spróbuj zrobić to samemu. No to jest właśnie to, że wiesz, każdy łatwo jest napisać z poziomu ekranu, a gorzej jest pojechać, spędzić ten rok, wyciąć cały rok w podróży. Słuchaj, ja byłem chyba 7 dni w Polsce w sumie przez rok. I to takimi przelotami, takimi wiesz, na wymianę paszportu, jakieś załatwianie wiz i ewentualnie zostawienie wiesz, tych medali, które cały czas ważyły coraz więcej, więc tą logistykę tak układałem, że wpadałem do Polski gościnnie. No, cały czas byłem w świecie. Cały czas. Dobrze, że teraz udało ci się wpaść, że mogliśmy się spotkać, żeby chociaż częściowo podsumować. No właśnie, ale wspomniałeś o tych pieniądzach, no to też cię o to zapytam. No to skąd, czy udaje ci się znaleźć jakichś sponsorów? Skąd te pieniądze? Czy oszczędzasz? No bo to jednak są wydatki. No kurczę, są wydatki. No są, są. Najgorsze pewnie przeloty, noclegi, plus za udział w takim biegu też musisz zapłacić, prawda? Wiesz co, to był cały projekt taki dosyć mocno przemyślany, tak? Tak do niego 3 miesiące się dobrze przygotowywałem. I oczywiście ze sponsorami było tak, że wiadomo, 100, 100, 150 tysięcy maili dostałem, że nie, uprzejmie dziękuję. Były firmy, które wsparły, więc to może jakiś tam mały procent tego, co potrzebowałem. No, to jest tak, że ja wiedziałem, że mam swój potencjał, że tak powiem, czyli prowadzę firmę, wiesz, mam możliwości pracy zdalnej, więc ja cały czas pracowałem z poziomu, wiesz, hotelu, z pokoju, więc ja cały czas te pieniądze gdzieś tam generowałem. No, nie było to łatwe, natomiast, wiesz, to nie jest tak, że ktoś mi dał kasę i po prostu sobie pojechałem, wydałem, wiesz, koszty, spałem w hostelach, wiesz, czasami w 16 osób w pokoju, żeby to zminimalizować. Też starałem się, wiesz, tam, gdzie się dało gotować, a nie jadać w restauracjach. No, cały jakby background tego projektu, ja to ładnie w książce opiszę, bo bardzo dużo ludzi, strasznie dużo pytań mi zadało na ten temat, więc myślę, że to jest fajny etap taki, żeby tym podzielić się, co działo się przez ten rok. Natomiast to nie tak jest różowo, że widzisz laurkę pod tym zdjęciem na mecie maratonu z medalem, bo jak już dojechałem, jak już przebiegłem ten maraton, to znaczy, że nie spóźniłem się na samolot, nie odwołali lotu, dojechałem do hotelu, nie zaspałem na start, bo czasami nie spałem w ogóle, prosto z lotniska jechałem. Także wiesz, to był hardcore czasami naprawdę. Ale to książkę teraz myślisz jakoś przygotować? Nie chcesz poczekać, aż ten challenge osiągniesz i zdobędziesz te 249 krajów? Bo mówimy o tym pierwszym roku, który się skończył, właśnie. O tym rekordzie świata, bo ja w zeszłym tygodniu ustanowiłem nowy rekord świata, właśnie 62 maratony w 62 krajach w 365 dni. I ten pierwszy rok jest takim podsumowaniem tego, co chciałbym przekazać, bo reszta challenge'u to będzie, no, po prostu będzie trwała, nie? Natomiast to jest taki coś, co było takie, no, ciekawe, dużo ludzi się interesowało i myślę, że warto pod kątem właśnie logistycznym, motywacyjnym i tych przygód, które się wydarzyły, po prostu to opisać. No właśnie, bo u ciebie się to zaczęło od podróży, a później stwierdziłeś, że skoro jeździsz i oglądasz fajne kraje, to może warto by było po nich trochę pobiegać. Tak, bo ja dostałem bardzo dużo zleceń właśnie takich, wiesz, firmowych na różne miejsca na ziemi, no i zawsze tak już patrzę, ustawiam sobie gdzieś jakiś maraton, bo może przy okazji się uda pobiec. No i ten grafik się szybko zapełnił, no i po prostu go uzupełniłem resztą maratonu, prawda? Bo w ogóle, jak projekt powstał, to było w planie 50 tylko maratonów. Jak się rok temu spotkaliśmy, to mówiliśmy o 50. W międzyczasie spotkałem rekordzistę świata, który okazał się, że ma 50. 58, więc kreatywność moja była szybka. O nie, nie poddam się, będę lepszy. Wiesz co, bo wszyscy się zdziwili, bo ja też nie wiedziałem o tym, że taka jest sytuacja, bo zupełnie tego nie wiedziałem. Natomiast no, to było na bardzo wczesnym etapie projektu, więc byłem w stanie zmotywować ten grafik na tyle, zmodyfikować go, że bez problemu te 10 biegów sobie dodałem jeszcze. Czy nie masz takich chwil słabości na zasadzie, że jesteś wycieńczony, że okej, udało ci się ten rekord świata pobić, że te 62 maratony w 365 dni i może ja już odpuszczę, no bo jestem trochę zmęczony, może wrócę do tego za jakiś czas. No, na pewno jakieś różnego rodzaju chwile zwątpienia pewnie się pojawiają. Wiesz co, były. Zawsze jak nie spałem w ogóle, na przykład bym się samolot spóźnił i na przykład przyleciałem godzinę przed startem i Jezu, no tak było czasami, było tak, że w ogóle nawet nie potrafiłem spać, bo zmiana strefy czasowej, wiesz, napuchnięte nogi po 12-godzinnym locie, a trzeba jednak biec. Natomiast ja wiedziałem, że tak będzie, że na pewno jakiś kryzys przyjdzie na pewnym etapie i im dalej, tym pewnie będzie gorzej. Stąd bardzo dużo nowych krajów sobie do tej listy mojej wrzuciłem, w których po prostu nie byłem, więc to była dla mnie jako podróżnika taka wystarczająca motywacja, żeby chcieć pojechać, bo wiesz, jakbym miał jechać do kraju, w którym byłem, to może bym odpuścił, natomiast przez to, że w ogóle, wiesz, w Nigerii na przykład króla spotkałem, byłem w ogóle w takich krajach jak, wiesz, Bahrajn czy Lesoto,
Swaziland, już nie jest Swaziland, tylko Królestwo Eswatini w tej chwili. Mm-hmm. Więc takich ciekawostek się dowiaduję, że po prostu to miejsce, w którym w życiu bym nie pojechał, ale przez to, że był maraton, była konkretna data i cel podróży, pojechałem, to zrobiłem. No i myślę, że to mnie cały czas nakręcało. A miałeś tam czas faktycznie, żeby dawałeś sobie taką przestrzeń na to, żeby coś, poza tym, że biegnę, to jeszcze coś oglądam, poznaję? Tak, bo były już takie kraje, zwłaszcza w Europie, w których byłem, więc tam ograniczyłem swój pobyt do minimum czasami, nie wiem, na Cyprze na przykład, czy w Kopenhadze to byłem jeden dzień, tak? Mhm. Więc skoro jeden dzień pojechałem w jednym kraju byłem, no to na pozostałe miałem na przykład 10-12 dni. Więc zarządzałem sobie tym grafikiem tak, żeby skorzystać jak najwięcej turystycznie, podróżniczo z danego miejsca. Więc tak. No starałem się znaleźć ten czas i myślę, że optymalnie. Ale ty sam to wszystko by planowałeś? No. Czy masz kogoś do pomocy, kto ci, nie wiem, nie bilety? Nie mam asystentki. Nie. Wiesz, i tak dalej. Jak prowadzisz biuro podróży, to jest coś, co ja robię na co dzień generalnie, mhm. więc wiesz, to jest mój taki chleb powszedni, więc myślę, że gdybym nie miał tej umiejętności, wiesz, no 20 lat podróżowania, to jest 115 krajów, po tym projekcie zamknąłem 115 kraj, więc to jest kawał świata przejeżdżony, wiesz, we własnym zakresie, nie z biurami podróży, tylko po prostu jako organizator, więc to jest dobra wiedza, którą ja wykorzystałem i tak naprawdę zadziałała perfekcyjnie. Słuchaj, przez 115 lotów tylko dwa loty jest skasowane, jeden maraton wołany, żadnej pomylonej rezerwacji, także wszystko tip-top. No to brawo. Jak odreagowujesz? Czy potrzebujesz jakiegoś odreagowania od tego biegania, od maratonu, że kiedy no, wracasz nawet na kilka dni, czy gdzieś jesteś, to... Jutro to... wylatuję znowu, nie? No właśnie, to leżysz, czy nic nie robisz, czy wręcz przeciwnie, cały czas jesteś taki aktywny. To zależy, bo każdy tydzień jest inny. Czasami jest tak, że jest dużo roboty takiej, bo są jakieś przetargi, jest dużo pracy takiej, wiesz, na którą się trzeba pochylić, więc siedzę w tych Excelikach i po prostu normalnie pracuję, odpowiadam też na maile. Czasami jest tak faktycznie, że przyjadę i trzy dni zupełnie reset, nie? To też zależy, w jakim kraju jestem. No, każdy tydzień jest inny, tak? Więc trudno to jakoś wypośrodkować. A jutro gdzie lecisz? Jutro lecę na Islandię. W niedzielę, w sobotę jest maraton w Reykjaviku. Więc ten projekt cały czas kontynuuje i ten rekord 62, który na dzień dzisiejszy jest 62 maratony w 62 krajach. Grafik mam rozpisany do końca roku. Jak się uda, to powinien dojść do 66. Więc ponieważ ja trochę zrobiłem przerwę w zeszłym roku, też miałem grupę i nie biegałem wszystkich weekendów. W tym roku jak pobiegnę wszystkie, no to jest szansa na 66 w ciągu roku, ale to jest taki grafik dopiero na resztę. A co jeśli na przykład, nie wiem, rozchorujesz się, coś takiego się wydarzy, że dochodzisz wniosku, że nie jestem w stanie, wtedy wycofujesz się, czy mimo wszystko, tak jak mówisz, że nie wiem, samolot się spóźnił, wpadłem na start godzinę przed i mimo wszystko biegnę, nie poddaję się. To było tak, że dwa razy czy trzy tak poważnie gdzieś tam czułem jakiś ból w kolanie, więc wtedy, wiesz, no maraton ma jakiś tam limit i te limity są bezpiecznie ustawione, że spokojnie można je dotrzymać, więc nigdy nie było tak, żebym się nie zmieścił w limicie. A przed maratonem Andorze, który był naprawdę krytycznie najtrudniejszym z 3000 metrów przewyższeń, po prostu kulałem, tak mnie bolała noga i cud się stało. Po 12 godzinach biegu wstaję rano i po maratonie czuję się lepiej niż przed. Także wiesz, ja tego nie potrafię zrozumieć, wiesz, ale to wszystko jest jednak w głowie i to, co ja zrobiłem, to jest taki ewidentny przypadek, że wiesz, mięśnie mięśniami, ale jednak wszystko rozgrywa się w twojej głowie i jeżeli chcesz, to twoje ciało może więcej niż ci się wydaje i ja wiele razy o tym się przekonałem w trakcie projektu. Ale to był najtrudniejszy maraton? Ten, o którym wspomniałeś? Andora, tak. 12 godzin takiej, wiesz, mega orki po wysokich górach. Zresztą ktoś, kto był w Andorze, to wie, jak wygląda. To jest jeden wielki, górzysty kraj. I naprawdę przewyższenia, wiesz, łańcuchy, wspinanie się, no niemal jak na rysy, nie? Więc, a ja zaczynałem z kulejącą nogą, więc i skończyłem nagle dzień później cudowne uzdrowienie. Sam nie wiem, jak to wytłumaczyć. A najłatwiejszy w takim razie? No, wiesz co, czy był taki? Wiesz co, były różne, bo były maratony niszowe w krajach, gdzie startowało nas po kilkanaście osób, właśnie w takim Lesotho czy Królestwie Eswatini. Były wielkie stolice europejskie czy chińskie miasta, gdzie po 30-40 tysięcy ludzi startuje, więc wiesz, był przekrój wszystkiego. Także ja tak zadbałem właśnie, żeby był taki kolory, tak jak te paski właśnie są kolorowe. Tak. Ale wygląda to fantastycznie, bo każdy też ma trochę inny kształt, tak jak mówisz, inne paski, więc na ścianie jest miejsce, żeby to powiesić? Wiesz co, no ja mam taki skład na razie, jeszcze nie zrobiłem z tego wieszaka, zastanawiam się, co z tym zrobić, ale myślę, że jakoś to ładnie zrobię z tego takie drzewo medalowe. A jeszcze jedna rzecz, myślę, że warta powiedzenia, bo to, że biegasz i że jakby pokonujesz własne słabości, to jedno, ale przyświecają temu też te cele charytatywne.
Tak, jest taki pomysł, bo jednak 249 to było założenie, że jadę do każdego kraju. Jakby pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to jest pobiec maraton. Natomiast w niektórych krajach nie ma tych maratonów, więc wiesz, w Afryce na przykład była akcja, że przywozimy stare buty. W Nigerii pani dyrektor biegu prosiła, żeby tym lokalnym biegaczom przynieść jakieś ciuchy, rzeczy, to oddaliśmy. W Togo widziałem też wybudowane z, właśnie między innymi z wpisowych z maratonów szkoły, komputery, które tam przyjechały z Niemiec, więc wiesz, trochę zobaczyłem i mam parę pomysłów, jak wiesz, na tą Afrykę, jak się do tego zabrać w przyszłym roku, ale to na razie na przyszły rok. Póki co biegam, jest grafik na maratonę, dopóki jest okej, to trzymamy się. Tak, a propos biegacza, pan tak sobie biega nad Wisłą i także mimo nie najlepszej pogody, bo deszcz w stolicy pada, to się nie poddaje. Wojtek, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Trzymam kciuki w takim razie. To co, za rok się umawiamy? Na podsumowanie kolejnego roku, jasne. Chyba, że wiesz, uda ci się już przebiec wszystkie i dokończyć, chociaż nie wiem, czy to jest realne. To na pewno kiedyś tak, ale to już ciężko powiedzieć. Widzisz, cały czas coś się dzieje na świecie, cały czas powstają nowe maratony, gdzieś tam się na przykład na Sri Lance w tym roku odwołali z kolei, więc to jest tak nieprzewidywalne, po prostu biorę to, co jest i jadę i to robię. To na razie za Reykjavik, w takim razie trzymamy kciuki. Dzięki tak serdeczne. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wojtek Machnik był razem z nami. Na program zaprosił sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych.